I na torze piątym największa gwiazda dzisiejszych zawodów wśród pań, Adrianna Sułek. Wystartowały panie biorące udział w tym biegu na dystansie 100 metrów przez płotki. Dobrze ruszyła Aleksandra Krawczyk na torze 8, ale teraz to Adrianna Sułek przejmuje inicjatywę i ona jako pierwsza za chwilę linię mety przekroczy. 13.70 to czas, który pokazuje się w prawym dolnym rogu ekranu. Taki wynik uzyskuje na dzień dobry podczas pierwszego memoriału Wiesława Czapiewskiego. Jego była podopieczna Adrianna Sułek. Chwilę przed 16. Tak jest, ta konkurencja na pewno będzie opóźniona. Pół godziny przerwy muszą mieć zawodniczki między jedną a drugą konkurencją, ale zobaczmy, Adrianna Sułek, druga próba, 1,77 m, udało się, brawo Ada, ależ radość zawodniczki z Bydgoszczy. A więc jest rekord życiowy na stadionie Adrianny Sułek. Udało się w drugim skoku poprawić to, co nie udało się wykonać perfekcyjnie w pierwszym. No i dzięki temu biała chorągiewka mogła poszybować w kurę. Pierwsza próba niemierzona, w drugiej 11.77. W tej chwili plasuje ją to na szóstym miejscu. Miejmy nadzieję, że ta próba będzie udana, że Ada da z siebie wszystko. Walczy tutaj o jak najlepszy rezultat w wieloboju. Chcę godnie upamiętnić swojego pierwszego trenera Wiesława Czapiewskiego, Adrianna Sułek w kole. No, jest ponad 13 metrów w wykonaniu Adrianny Sułek. Brawo, udało się zebrać myśli, udało się spiąć na tę ostatnią próbę naszej zawodniczce. No i to jest bardzo dobre pchnięcie. 13 metrów 20 centymetrów. I tabel siedmiobojowych na ten moment Edyta Bielska. Wspomniana przeze mnie już Julia Słocka, tor piąty. Na torze czwartym Finka Mia Silman. Tor trzeci, liderka rywalizacji wielobojowej Adrianna Sułek. Na drugim Aleksandra Krawczyk. I stawkę uzupełnia na torze pierwszym Patrycja Gajewska. Bieg na 200 metrów kobiet do siedmioboju. Na torze trzecim nasza faworytka Adrianna Sułek. Startowały panie, 200 metrów przed nimi. Najszybsza w tej stawce z najlepszym rekordem życiowym Adrianna Sułek. Adrianna Sułek to jest tor trzeci. Adrianna Sułek no nie prowadzi w tej chwili, bo tutaj zawodniczka na torze ósmym jest pierwsza, ale Adrianna już odrabia straty, już wysunęła się na prowadzenie. Czy utrzyma tą pozycję? Chyba utrzyma. Tak, Adrianna Sułek wygrywa bieg na 200 metrów. Tak mi się wydawało. Tutaj pod kątem patrzymy ze stanowisk komentatorskich KP Sport na stadionie Zawiszy 24-33. No to wynik troszeczkę poniżej tego, czego oczekiwaliśmy od Ady Sułek, ale miejmy nadzieję, on się pewnie jeszcze troszeczkę może być skorygowany, ale no popatrzmy, na razie trzecia w tym konkursie. Lepiej skakały na razie Mia Silman 6.24 i Dorota Skriwanowa 6.12. No zobaczymy, zobaczymy. Ada Sułek prosi tutaj już o wsparcie kibiców, którzy przyszli na trybuny. Dzisiaj wyglądamy tutaj z naszej kabiny komentatorskiej więcej tych kibiców aniżeli wczoraj. Widać, że ten dobry start pierwszego dnia Ady przyciągnął sympatyków Królowej Sportu na stadion imienia Zdzisława Krzyszkowiaka. No i Adrianna Sułek, druga kolejka skoków dal do siedmioboju, rozpędza się tutaj po tym nabiegu, wyskoczyła mocno daleko. Zobaczmy, zobaczmy. Biała chorągiewka chyba będzie. Tak, jest biała chorągiewka, czyli tutaj wszystko było w porządku. I jaki wynik uzyskuje reprezentantka Polski, podopieczna Marka Rzepki? Już trener z nagraniem skoku jest koło zawodniczki. Z niecierpliwością oczekują na pomiar odległości i na wynik. To 6 m 14 cm, czyli Sułek przesuwa się na drugie miejsce. Rozpoczęła zmagania w rzucie oszczepem do siedmioboju, ale my już trzymamy kciuki, bo na rozbiegu liderka konkurencji, liderka siedmioboju Adrianna Sułek. Rekord życiowy 42 metry. No warto by było tutaj rzucić przynajmniej 40 metrów w pierwszym rzucie, żeby dobrze wejść w ten konkurs i to się udaje Adriannie. Bardzo fajny wynik, nieco ponad 40 metrów. Zaraz zobaczymy, jaki to oficjalny pomiar odległości
przez sędziów dokonany wskaże wynik. Ale tak jak mówiłem, warto, żeby Ada w tym pierwszym rzucie to 40 metrów uzyskała, żeby poczuła, że jest ok. Trener Marek Rzepka wspominał w rozmowie ze mną kilkadziesiąt minut temu, że jeszcze ten oszczep nie jest u Ady najlepszy, że jeszcze muszą trochę potrenować, ale 40 metrów, 37 centymetrów widzimy Słukowa zadowolona. Liderką w siedmiobojowej rywalizacji oczywiście Adrianna Sułek. Ona w tym momencie ma 5344 punkty na swoim koncie. Na drugim miejscu Mia Silman, także ponad 5000 punktów, 5070. Podium domyka póki co Dorota Skriwanowa z Czech. A jeśli chodzi o obsadę tego biegu, to na torze dziewiątym Julia Słocka. Na ósmym Mia Silman. Na siódmym Dorota Skriwanowa. Na szóstym Kornelia Sura. Na piątym Edyta Bielska. Na czwartym Adrianna Sułek, liderka. Na trzecim Sofia Mulder. Drugi tor Aleksandra Krawczyk. I na torze pierwszym Patrycja Gajewska. Zawodniczki już na starcie. I ruszyły, proszę Państwa, ruszyły 800 metrów przed nimi. Jeżeli Adrianna Sułek chciałaby poprawić swój rekord życiowy, czyli 6315 punktów sprzed roku z Getis, musiałaby tutaj na stadionie bydgoskiego Zawiszy pokonać dwa okrążenia w 2:09:53. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie układało, bo te wyniki, które uzyskiwała, były zwykle troszeczkę poniżej tego poziomu, jaki był na przykład jeszcze wczoraj. Mówiliśmy o tym, że ma szansę na minimum na Mistrzostwa Świata, 6420 punktów. Dzisiaj walczy o rekord życiowy, na pewno chciałaby poprawić ten rekord życiowy w pierwszym starcie sezonu, w pierwszym starcie po zdobyciu medalu Mistrzostw Świata. Chciałaby poprawić ten rekord życiowy na zawodach poświęconych tak ważnej dla niej postaci, czyli trenera Wiesława Czapiewskiego. Wiadomo, że tym pierwszą część sezonu dla Ady zamknie za dwa tygodnie meeting w Getis. Tam zmierzy się z światową czołówką. Natomiast później jeszcze Mistrzostwa Polski i latem dwa starty w imprezach docelowych. Rozmawiałem z trenerem Markiem Rzepką dzisiaj tutaj w przerwie transmisji. Mówił, to nie jest tak łatwo przygotować się dwa szczyty formy, szczególnie w wieloboju. Także trudne zadanie przed nimi. Pierwsze okrążenie w minutę 0,3 pokonały panie. Ada tam w czołówce się utrzymuje. Jest teraz czwarta, jeżeli dobrze widzę. Już zaczyna przesuwać się do przodu, będzie walczyła tutaj o jak najlepszy rezultat, biegnie za zawodniczkami na czwartym miejscu, na trzecim, czwartym miejscu, tak mniej więcej teraz Adrianna Sułek. Już atakuje, jeszcze 200 metrów do mety mają najlepsze wieloboistki Memoriału Wiesława Czapiewskiego w Bydgoszczy. Minuta 44 w tej chwili na zegarze, minuta 45, Ada jest już na miejscu trzecim, prowadzi Bielska i Adrianna Sułek na trzecim miejscu. Tutaj mocno Bielska atakuje, już odrywa się od tej stawki. Ada jakby troszeczkę traciła siły, jeszcze wyprzedzają jedna z rywalek. 2:03:04 teraz już i wygrywa Edyta Bielska 2:07. Adrianna Sułek minie linię mety w 2:11 jako czwarta mniej więcej, a zatem rekordu życiowego nie będzie, ale wynik wieloboju wartościowy zdecydowanie przekroczy 6000 punktów reprezentantka klubu AZS UMCS Lublin, a wychowanka oczywiście bydgoskiego Zawiszy. 6290 punktów, Adrianna Sułek, Polska, triumfatorką pierwszego memoriału Wiesława Czapiewskiego w siedmioboju. Na pewno ważny też emocjonalnie sukces dla Ady, która była przez świętej pamięci Wiesława Czapiewskiego trenowana. On ją odkrył tak naprawdę dla lekkiej atletyki. Pod jego skrzydłami odniosła pierwszy międzynarodowy sukces. 4 lata temu w Finlandii, w Tampere, zdobyła medal Mistrzostw Świata Juniorów. Za chwilę wbiegnie, wskoczy Adrianna Sułek, zwyciężczyni siedmioboju, 6290 punktów. Marzyliśmy o minimum na Mistrzostwa Świata, ale to się nie udało. Marzyliśmy o rekordzie życiowym, też się nie udało, ale naprawdę start Adrianny Sułek trzeba ocenić w superlatywach. To jest początek sezonu, ona jeszcze jest w treningu. Myślimy, że z każdym kolejnym startem będzie lepiej, a za dwa tygodnie widzimy się z Adrianną w Getis. Do niej dołączył już Andrzej Kopecki, 8000 punktów przekroczył pierwszy raz w karierze. Dzisiaj 8041 punktów, kwiaty, nagrody rzeczowe dla najlepszych. Oczywiście w tym cyklu Gold są też nagrody finansowe, no ale o tym może nie będziemy mówili, bo dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają.